to jest niby mój syn? Tak ma wyglądać mój syn, który się właśnie przed chwilą urodził? Nie będę mieć tego syna. Będzie chodzić z kartonem na głowie. Słucham? Z jakim kartonem na głowie? O czym pani teraz mówi? Co? Ja jestem za brzydki? Jak to masz mało tak mówić w ogóle do mnie? Nie ma takiej opcji. Nie dam się żywcem. Nie dam. Wracaj tu, chodź tu. Będziesz nosić karton. Nie, nie będę nosić tego kartonu. Nie ma takiej opcji nawet. Gdzie ty jesteś? Chodź tu! Gdzie jesteś? O, tutaj się schowałeś. Dobra, ja dawaj ten założyć karton. Nie, nie ma takiej opcji. No i od razu lepiej, co teraz tylko aż dobrze. No nie, nie chcę mieć kartonu na głowie. A teraz idziemy do domu. No i co teraz mam zrobić? Co ty teraz chcesz ode mnie znowu? Teraz masz zadanie posprzątać cały dom. Ale jak to ja mam posprzątać cały dom? Przecież dopiero jestem tutaj, wiesz, dopiero przyszedłem do domu. Mnie to nie obchodzi totalnie, masz sprzątać cały dom. No dobra, już posprzątam. No Jezu, dobra, co my tu mamy posprzątać cały dom? To jakieś śmieci są w ogóle, tu jest coś, ja nie wiem, mam knoszy kartun, moja mama mi zmusza do sprzątania, dobra, gdzie tu są jeszcze jakieś śmieci? Posprzątaj wszystko dokładnie, ja cię obserwuję. Dobrze, mamy już sprzątam, tu są jeszcze śmieci, trzeba te śmieci zebrać. Ona co, ona sobie poszła oglądać telewizję w ogóle, no nie wierzę, ona sobie ogląda telewizję teraz, dobra, nie wiem, weźmy sobie tutaj są śmieci, co, u góry też mam pewnie są śmieci, no, oczywiście, też są śmieci, tu są wszędzie, jest brud, no przecież ta matka w ogóle tu nie sprząta w tym moim domu, ja w jakimś brudnym domu żyję. No chyba to jest wszystko, nie wiem, jeśli pójdę do tych pokoi, że tu jest wszystko, chyba to jest w ogóle mój pokój, tak, to jest chyba mój pokój będzie, ale ty jeszcze nie zdąży tu przyjść do tego domu, a już mam sprzątać. I co to jest jeszcze więc? Małotko, co ty robisz? No sprzątaj, co ty myślisz? Nie no, mama, no co ona robi? Ona mi dokłada jeszcze więcej roboty, no spójrzcie, tu się no, nie da się posprzątać w ogóle. Już jestem zapchany, nie mogę posprzątać, nie mogę. Muszę wyrzucić poprzednie śmieci na początek. A gdzie ty idziesz teraz? Bierz się do roboty. No idę posprzątać śmieci przecież tylko, no, wyrzucić muszę je. No to leć szybko, bo masz być zaraz tutaj z powrotem. No dobra, już idę, nie wiem gdzie wyrzucić. Kurde, nie wiem, może do garażu wrzucimy czy coś. A tutaj je zostawmy po prostu, tu je położę wszystkie. I nie wiem, chodźmy dalej zypać kolejne. No idź, pracuj, rób, weź te śmieci. No już idę po te śmieci przecież, no. Teraz bieram te, teraz też wezmę i teraz te też muszę wziąć. Dobra, już wszystkie, mamo. Co teraz? Czy będę mógł teraz sobie trochę odpocząć? O, bardzo ładnie, synu, a teraz, skoro posprzątałeś cały mój dom, masz iść zarobić pieniądze dla mnie. Ale jak to zarobić pieniądze? Przecież ja jestem dzieckiem, jak ja mam zarobić dla ciebie pieniądze? Nie obchodź mnie to, wąt wydawać pieniądze. Masz tu wrócić z pełnym workiem pieniędzy. No dobra, już idę, nie wiem, chodźmy zrobić jakieś... Jak ja mam zrobić pieniądze z kartonem w głowie? Nie, że muszę nosić karton na głowie, to jeszcze moja matka mnie wyrzuca z domu zarobić pieniądze, nie wiem, chodźmy może w ten tam na miasto, tam się przejdźmy, może tam będą coś ludzie i tam sobie zarobię jakoś trochę pieniędzy. Okej, dobra, widzę tam kogoś, stoi tam jakiś pan, może on mi da jakieś fajne pieniądze, jakieś cokolwiek chociażby, żeby moja mama była z mnie jakkolwiek szczęśliwa. Przepraszam pana, czy mogę dostać od pana jakoś troszeczkę też pieniędzy? No jasne, oczywiście, proszę, masz tutaj parę dolarów, jak chcesz, jakąś loda czy cokolwiek. O, dziękuję, bardzo dziękuję. Patrzcie sobie moje super pierwsze pieniądze w ogóle. Co jest moje pierwsze pieniądze zdobyte? Także dobra, jeszcze tylko pośmy. Tam też jakieś pani stoi, spróbuję też od niej wziąć jakieś pieniądze. Może też nam da cokolwiek. Także słuchajcie, podejdźcie do niej szybko. Proszę panią, czy mogę dostać od pani pieniądze jakiekolwiek? Nie dostaniesz od mnie żadnych pieniędzy, dzieciaku. Weź się do roboty. Ale proszę, ja potrzebuję bardzo tych pieniędzy. Naprawdę, moja mama będzie mnie zła, że nie przyniosę jej wystarczająco pieniędzy. Nie ma takiej nawet opcji. Weź i zarób cokolwiek. No dobra, nie, proszę panią, no proszę. Idź stąd, dzieciaku, nie ma na ciebie czasu. No dobra, no, chociaż słuchajcie, troszeczkę tych pieniędzy. Może moja mama mnie nie wyrzuci przez to z domu, czy coś, będzie chociaż troszeczkę szczęśliwsza. Hej mamo, zdobyłem dla ciebie trochę pieniędzy, mam troszeczkę. Tylko tyle pieniędzy zdobyłeś? To nie jest, w ogóle nie są pieniądze, jakieś grosze marne. Nie, no zawiodłam się o tobie. No ale mamo, nie dałem rady, jakie miałem zdobyć więcej pieniędzy dla ciebie? Jakie miałem niby zarobić więcej? Mnie to totalnie nie obchodzi, miałem zarobić więcej pieniędzy. O ja, co się stało, jest już nastolatkiem? A tak, skoro jesteś teraz nastolatkiem, to pora iść do szkoły, dlatego idź do szkoły i nie wracaj, dopóki nie skończą się lekcje. No dobra, mamo, już idę, czyli co teraz mam iść do szkoły, mój pierwszy dzień w szkole, ja nie wiem, czy mnie wszyscy polubią, czy ja mam ten karton na głowie, nie mam pojęcia, jak ktoś mnie polubi, ale chodźmy do tej szkoły. O dobra, to jest chyba w ogóle mój kolega z klasy, może spróbujmy go postać, może mnie polubi, jest tym kartonem. Hej, cześć, jestem Kazumo, chciałbyś się może zaprzyjaźnić? No nie ma takiej opcji, stary, z tym kartonem wyglądasz tak dziwnie, wiesz, nie wolałbym nie trzymać się z takim dziwakiem. No ale jak to dziwny jestem, przecież, no nie, to nie, to wiesz, jestem normalny jak każdy. Nie, stary, ten karton to przesada już. No dobra, no nie wiem, przez ten karton mi się nic nie udaje, nikt mnie nie lubi przez ten karton, ja widzę mojego życia po prostu, no. Dobra, ale tam są może jakieś koleżanki, może one też będą się ze mną zaprzyjaźnić. Cześć dziewczyny, byście chciały zostać moimi przyjaciółmi? Haha, patrz na niego w ogóle, co ma karton na głowie? Wygląda żenada po prostu największa. No ale jak to jaka żenada, jestem normalny jak wszyscy ludzie. Weź spadaj stąd, lamuś, jakiś kartoniarz przyszedł w ogóle, co jest to? Nie wierzę. No dobra, nie, no się śmieją ze mnie w tej szkole, tylko nie mogę. Dobra, idę z tej szkoły po prostu, idę uciec, się schować, bo nie wiem, nie lubię już ten karton na głowie, każdy się ze mnie tylko śmieje. No dobra, nie, i tu jeszcze kto to jest? Chyba bully jakiś. Ej, ty, podejdź tutaj, chodź do mnie na słówko. No nie, ja już mam tylko podejść, jeszcze mnie woła, dobra, no cześć, co byś ode mnie chciał? Słyszałem, że jesteś nowy w szkole, może masz dla mnie jakieś pieniądze? No ale nie mogę dać ci, to jest, wiesz, na śniadanie i wszystko. Co mnie to obchodzi? Przecież to są teraz już moje pieniądze, oddawaj mi wszystkie te pieniądze. No dobra, daję ci te pieniądze już, dobra, co, no po prostu zostań w spokoju, okej? Proszę, masz moje ostatnie pieniądze. Dzięki nowy, dzięki świeżak, jutro o tej samej godzinie tutaj ci widzę. No dobra, to przyjdę, dobrze, nie, jeszcze mam... Teraz jeszcze będę mi wykorzystywał ten bój jakiś, przecież to jest tragedia jakaś moje życie z tym kartonem, każdy mnie lubi, nikt, każdy się ze mnie śmieje po prostu cały czas. Wracam do domu, do matki, nie wiem, zobaczymy co wtedy tam będzie, może matka, może jej przeszło, może będzie już trochę milsza chociaż. Mamo, wróciłem do domu, śmiali się ze mnie w tej szkole, przez ten cały karton na głowie. No i bardzo dobrze się z ciebie śmiali, taka obrzydala trzeba wyśmiewać. Ale jak to taka obrzydala, co ty w ogóle mamo mówisz do mnie? No mieli rację totalną, co ty sobie myślisz, dobrze się z ciebie śmiali, jesteś nieudacznikiem największym. Mamo, nie możesz do mnie tak mówić, bo mi jest strasznie przykro z tego powodu. Przestań tak mówić. Idź z tego pokoju, bo za szybko wróciłeś w ogóle z tej szkoły. Masz do pokoju. No dobra, nie, ja już nie chcę. Ja ucieknę chyba z domu, bo tutaj nie ma, w moim domu nie ma tutaj nic. Każdy się ze mnie śmieje w tym Brookhaven. Ja po prostu ucieknę, mama mnie nie kocha. Zakazała mi założyć jakiś karton na głowę, i żebym go nosił cały czas. Ja po prostu jest pora uciec po prostu z tego domu i tyle. I nic, uciekłem z mojego domu, no musiałem z niego uciec, no bo tam się nie dało już żyć. Może spróbuję w ogóle z tej pobliskiej restauracji jakieś jedzenie dostać. Może coś mi tutaj da ten pan. Hej, przepraszam, czy mógłbym coś troszeczkę jedzenia? Co? Jakiś biedny dzieciak tu przyszedł? Wypadł mi stąd, to nie jest miejsce dla ciebie. No ale ja bardzo potrzebuję jedzenia, jestem strasznie głodny, bardzo długo już nic nie jadłem, uciekłem z domu. Taka porażka jak ty, to dobrze, że uciekła z domu, no i czegoś nie nadajesz. Jeszcze jakiś karton na głowie nosi w ogóle, co jest? No ale jak, to naprawdę nie będzie nic dla mnie? Wyjazd stąd, albo dzwonię zaraz po policję. Masz tu nie być za 3 sekundy. No dobra, już uciekam, już idę sobie, dobrze, już nie dzwoń po policję, no. Nie wiem co mam zrobić, no nikt mi nie chce dać jedzenia po prostu, no nikt mi nie chce dać jedzenia w tym Brookhaven, każdy mi nienawidzi. Może nie wiem, znajdzie się ktoś tutaj, ktokolwiek, kto ten mi da jedzenie. O, tam ktoś jest w śmietniku, to chyba w ogóle jakiś właśnie bezdomny też, no ja też w sumie jestem teraz bezdomny przez tą całą sytuację z mamą i tą całą szkołą. Nie wiem, może on mi chociaż pomoże. Przepraszam pana, ma pan może coś do jedzenia? A no właściwie to mam coś do jedzenia dla ciebie, proszę, jak chcesz to jasne, podzielę się z tobą. O, dziękuję bardzo, dziękuję. Ja naprawdę już długo nic nie jadłem, dziękuję panu bardzo. Nie ma za co, młody, trzeba sobie pomagać w takich chwilach, wiesz jak to jest, bezdomni sobie pomagają. Ja rozumiem, ja z miłą chęcią też panu w przyszłości pomogę, na pewno panu pomogę. Jeżeli odbije się w tym życiu z tym kartonem na głowie, to na pewno panu pomogę. Nie ma sprawy, młody, a właściwie to czemu nosisz ten karton na głowie? Nie wiem właśnie, mama mi w ogóle kazała go założyć, jak tylko przyszedłem na świat, to mi kazała go założyć na głowę, bo byłem zbyt brzydki, żeby pokazać swoją twarz na świecie. Tam młody, nie słuchaj tej matki. Skoro cię zostawiła, to powinieneś zdjąć ten karton z głowy. No nie wiem, boję się trochę go zdejmować, bo jednak, no nie wiem jak wyglądam nawet. Nawet nie wiem jak właśnie wyglądam w sumie, to jest najgorsze w tym wszystkim. Dobra młody, ja lecę spać, powodzenia ci życzę w tym smutnym życiu. Dziękuję bardzo panu za to jedzenie. O, chwila, a tam jakiś... pan stoi w ogóle i on, kim on jest? Czemu tam? Chyba może on może mi coś dać w sumie, bo może coś mi zaoferuje, jakąś pracę chociażby, ja po prostu gdziekolwiek w sumie w tym już naprawdę nie mam nic. Hej młody, podejdź tu! No, witam pana, czy co się dzieje? Nie szukasz może jakiejś fajnej pracy? Poszukujemy aktualnie ludzi do cyrku. Do cyrku? Ale jak to do cyrku? Czy ja wyglądam panu na atrakcję jakąś cyrkową? No, w sumie nosisz ten karton na głowie i byś był dzieciakiem z pudełkiem na głowie. Myślę, że to by zrobiło furorę. No nie wiem, proszę pana, bo to, wie pan, ja się trochę wstydzę jednak tego pudełka i dla mnie same problemy mi sprawia to pudełko tak naprawdę. Słuchaj, u mnie to nie ma znaczenia. To pudełko to będzie jeden wielki hit. Dzieciak z pudełkiem na głowie, zarobisz miliony. No skoro pan tak mówi, a i tak ja mi za stracenia w sumie, to myślę, że możemy tak zrobić, no po prostu, no mogę dołączyć do pana cyrku. To dobrze, to właśnie niedługo mamy nowe przedstawienie, dlatego chodź za mną, zaprowadzę cię do poza resztę ekipy i w ogóle. No jasne, wtedy idę. I to może być dla mnie szansa, może w końcu coś się zmieni spełnieniem w tym moim życiu. Może w końcu uda mi się jakkolwiek odmienić moje to nudne, smutne życie. Może pozbędę się tego pudełka, chociaż teraz ma być to mój niby największy atut, a no nie mam pojęcia. Zobaczymy, gdzie mnie zaprowadzi. A przed wami, proszę państwa, nowa gwiazda. Nasza nowa gwiazda cyrkowa, czyli chłopak z pudełkiem na głowę. Poproszę wielkie brawa dla niego. Okej, to jest moja wielka chwila. Teraz może w końcu uda mi się coś zmienić. Zaraz nie mogę się stresować. Muszę po prostu pójść, dobra? I osoby klaskają na mnie, dobra? Cześć, jestem chłopak z pudełkiem na głowie. O, ja nie mogę, wszyscy mnie lubią. Czemu wszyscy nagle mnie lubią? Czyżbym był normalny jednak? Czyżbym jednak zasługiwał na normalne życie? I naprawdę wszyscy mnie lubią, gdy już teraz jakby jestem gwiazdą? Hej, przepraszam, mógłbym autograf? No jasne, oczywiście, jasne. Hej, młody, no świeżak, chciałbym cię przeprosić za to, że się tą znęcałem, wiesz? To było głupie z mojej strony wtedy. No jasne, wybaczam ci. Oczywiście, że ci wybaczam. Ja nie mogę, wszyscy mnie lubią, teraz wszyscy chcą być po prostu ze mną znajomymi i chcą się wszyscy ze mną przyjaźnić. Czyżby to moja okazja właśnie, żeby stać się w końcu mieć normalne życie? Chwila, czy to jest lokalna telewizja Brookhaven News? Czy czemu oni są przed naszą szkołą? Witam pana, chciałbym z panem porozmawiać. Czy jest pan pudełkowym chłopakiem? No tak, to ogólnie jestem ja, a co się stało? Nie wierzę, to jest pan. Bardzo chcę z panem zrobić wywiad. Musi pan pójść z nami. Niech pan pójdzie za mną teraz, szybko. No dobrze, już idę, no to niech pan je zaprowadzi. Ale tutaj są jakieś takie kamery i wszystko w ogóle, co jest? Czy ja będę w telewizji? Dobra, okej, jestem. Witamy w Brookhaven News. Z nami jest dzisiaj pudełkowy chłopak, czyli nowa gwiazda Brookhaven. Mam do ciebie jedno pytanie. Jak się czujesz z tym faktem, że jesteś nową gwiazdą Brookhaven? Ja jestem gwiazdą, ale jak to? Przecież ja miałem, moje życie było totalną porażką. Ale czuję się bardzo świetnie sobie z tym, bo jakby w końcu cokolwiek mi się udaje w moim życiu. Tak, to cieszymy się. A czy zdrajesz tam swój sekret? Jak to się stało, że miałeś taki sukces w branży aktorskiej? Ja sukces w branży aktorskiej, ale proszę pani, ja żadnego sukcesu nie osiągnęłem tak naprawdę, po prostu jestem sobą. Co? Jest pan po prostu sobą? No nie wierzę, on jest po prostu sobą, słyszeliście to wszyscy, czyli wystarczy, żeby spełnić swoje marzenia, być tak naprawdę sobą. No tak, to jest podstawa pani, wie pani, zasada życia. Dobrze, to dziękuję wam w dzisiejszych newsach, a my byśmy chcieli jeszcze pana zwrócić do naszego studia, w którym przechodzimy z panem Długiem przy wywiad. Naprawdę? Do studia? Chcemy panie wziąć do studia? No dobrze, to wtedy wchodźmy do studia. Okej, co teraz będziemy robić w tym studiu? Teraz, mój drogi, będziemy nagrywać najnowsze newsy, które będą na całym świecie, będą globalnie. Co? Newsy globalne, czyli będę w globalnej telewizji na całym świecie? Dokładnie, dzieciaku. Ja chcę pokazać twój sukces całemu światu. Jesteś tak unikalny, że twój sukces po prostu jest wszędzie, na YouTubie, w internecie, wszędzie możemy cię znaleźć. Naprawdę? Mój występ jest wszędzie? Tak, teraz chodź ze mną, proszę siąść obok mnie tutaj, oczywiście, chodź, dawaj. Dobra, ja nie mogę, co tu się ogóle dzieje? Przecież dzisiaj mnie śmiali się dzisiejsze w szkole, a teraz jestem w globalnej telewizji, dobrze, siadamy. Witam was w globalnej telewizji. Z nami jest dzisiaj oczywiście kartonowy dzieciak. Co masz nam do powiedzenia, kartonowy dzieciaku? No witam wszystkich, jestem kartonowy dzieciak, zaczynam od niczego, a teraz jestem kimś wielkim. Tak, kartonowy dzieciaku, a co masz nam do powiedzenia, jeżeli chodzi o twoją karierę? Co dalej, co planujesz w przyszłości? No pewnie więcej jakichś występów aktorskich i w ogóle jakichś więcej występów cyrkowych i tak dalej, no coś pomyślimy, nie? Niesamowite, słyszeliście to? Więcej występów, czyli mamy już potwierdzone info, że będziesz filmować jeszcze więcej razy? No tak, taki jest plan, jakby to się udało. Mamy nagrodę dla ciebie, dzieciaku, tutaj oczywiście cały 1 000 000 robuxów, całe dla ciebie. Co? 1 000 000 robuxów dostanę? Nie wierzę. Proszę, oto twoje 1 000 000 robuxów. O Jezu, dziękuję, nie mogę powierzyć. Mamy 1 000 000 robuxów, to jest, przecież teraz wszystko mogę sobie kupić, jestem w stanie kupić sobie nowy dom, wszystko co tylko się da. A my dziękujemy oczywiście za oglądanie i widzimy się w przyszłych newsach. Dzięki, dzieciaku, to w sumie to już to, będziemy jeszcze rozmawiać później. No oczywiście, że porozmawiam jeszcze później. Udało mi się, jestem w końcu bogaty. Mam normalne życie, kupiłem sobie super drogi samochód w ogóle. Mam mega duży dom, największy w ogóle w całym Brookhaven i wreszcie mam normalne życie, mogę sobie żyć jak chcę. I w końcu nie ma tej mojej matki, w ogóle ciekawe co w sumie jest u niej, bo no długo o niej nie słyszałem, od kiedy się w sumie uciekłem z domu, to już nie pamiętam co tam u niej, no nie odzywała się w ogóle do mnie. Chwila, mama? Mamo, czy to ty? No cześć synku, witam ciebie, no widzisz to, no chciałam to się z tobą przywitać, wiesz, wrócić po tych latach, wiesz, przedtem się dogadywaliśmy. Ale jak to mamo się przedtem dogadywaliśmy, kazałaś mi założyć po tym jak się urodziłem pudło na głowie, od tamtej pory moje życie to była jedna wielka poraczka. No wiesz, każda matka popełnia błędy, tak? Myślę, że będziesz mi wybaczyć i trochę, wiesz, podzielić się tym całym twoim majątkiem. Jak to się podzielić z tobą za to wszystko, co mi zrobiłaś? To przecież się moje życie było jedną wielką porażką. No ale wiesz, masz taki fajny, złoty dom, masz wszystko tutaj w nim, patrz, jakieś właśnie automaty i to wszystko. Nie, mamo, nie. Nie ma takiej nawet opcji i w ogóle, wiesz, co ci powiem? Zdejmuję ten karton z głowy, nie będę go już tu więcej nosił. To jest koniec kartonu na głowie. Ale jak to, synu, jak to? Nie ściągaj tego kartonu na głowie! Nikt nie może zobaczyć twojej twarzy! Nie obchodzi mnie to! Już mam tego wszystkiego dosyć! Zdejmuję ten karton z głowy! Co? Ja jestem normalny? Dlaczego ja jestem normalny? Mamo, dlaczego kazałaś mi założyć karton na głowę? No widzisz, synu, tak naprawdę to nie chciałam, żeby nikt na ciebie patrzał! Zawsze chciałam, żeby wszyscy patrzyli na mnie, a nie na ciebie! Ale mamo, jak mi mogłaś to zrobić? Przecież moje życie było jedną wielką porażką. No, ale nie chciałam, bo byłeś zbyt idealny, jak się urodziłeś. Nie chciałam, żeby wszyscy lubili ciebie. Chciałam, żeby wszyscy lubili po prostu mnie. Nienawidzę cię, mamo. Zrujnowałaś moje życie. Wynocha z mojego domu. Masz stąd iść. I nie chcę już nigdy więcej zobaczyć w moim domu i w moim życiu. Ale synu, proszę! Nie masz żadnego proszę, idź stąd już! Nie wierzę, tak naprawdę byłem od początku normalnym chłopakiem, ale przez to, że moja mama kazała mi założyć pudełko, miałem zrujnowane całe życie. Nienawidzę jej, mam nadzieję, że już nigdy nie wróci do mojego życia. Ale dobrze, chociaż poukładało mi to wszystko i ten cyrkowiec cały mi pomógł w moim życiu. Wbij także na inne moje filmy z Brookhaven, tak jak ten, który pojawił się właśnie na środku ekranu, wystarczy, że niego klikniesz.